od rana. Hej! To mu się dzisiaj narazi? Przepadł. Kruta! Widziałeś na wczorajszej rewii czwartaku? Cudo, cudo! A wódki dostali? Tak jest, wasza wysokość. A batalion Łukasińskiego, co? Czort nie major ten Łukasiński. Z takim to choćby na Petersburg iść. Ośmielam się zwrócić uwagę, że major Łukasiński w kawiarni honoratki spiskuje z patriotami. Co? Ty śmiesz uwierzyć memu najlepszemu obcerowi? Wstrętny szpieg. Żołnierz! Kto dzisiaj na służbę? Major Łukasiński. O, a dawać go tutaj. Mundur! Łukasiński. Za wczorajszą defiladę dziękuję. Od batalion. Na świecie lepszego nie ma. Łaska wykocze, waszej wysokości. No. A ty czego, Skaradowski? Wasza wysokość, kompania podchorąży gotowa. Dobrze. I Łukasiński pójdzie z nami na przegląd. Idziemy. Piotr Wysocki. To ma być przyszły oficer, któremu też kada. Stoj! To nie ja. To konie. Rebenka Joanna Gruzińska, pasierwica pana Brońca, marszałka zamku.
Łukasiński, podprowadź hrabę. Wysocki, uważaj na muchy, bo jak ci znów, która usiądzie na nogę, to mi szyki popsujesz. Zagadkę.
pan nam, to również w dzień, czy też w noc głucho, gdzie go nie proszą, wreszcie się zjawi tam i ośle swe nadstawia ucho. Każdą ploteczkę chwyta w lot, każdą ploteczkę chwyta w lot. Cóż to jest, powiedzwać pan nam, cóż to jest, zgadniwać pan sam. No, no, no. Makret? Pomyślności. Na zdrowie. Może cię zjadam. Dlaczego tę piosenkę zaśpiewał klawikord? Bo ta piosenka tchnie aromatami wiosny, ach, niebzami, słowik w niej dzwoni. Dlaczego jeszcze? Nie wiem. Pojdź, Joanno. Nie wstydź się. Bo to piosenka nasza. Tak. Tak, Joanno. Nasza piosenka, piosenka naszej miłości. Jutro. Co jutro? Jutro poklonię się rodzicom i prosić będę o twą rękę. Pan major Łukasiński. Prosić. Witam panią Felię. Witam pana, panie marszałku. Właśnie chcielibyśmy z panem pomówić, majorze. Słucham, bo to... Mój kochany, co tu wieć bawełnę? Podobno żywisz, majorze, pewne zamiary względem Żanety. Otóż, żeby nie było nieporozumień... Bo to, widzisz, serce... Nie przerywaj. Jesteśmy tym zamiarom przeciwni. Czy panna Joanna jest tego mniemania? Tak. Major!
się stało? Nic ważnego. Daliśmy do zrozumienia Lukasińskiemu, aby nie liczył na ciebie. Żaneto! Zostaw ją.
Nie trzeba wcale tu, gdy kwitną krzewy tu, robotno pieć kochania, każdy twój uśmiech wyzwania. Samotnie chyba i... Zrozumiałeś, o co chodzi? Nie bardzo, wasza wysokość. Pójdziesz i oświadczysz się o rękę hrabianki Joanny Grudzińskiej. Jak to? Ja? No ty. Ale w moim imieniu. No nie rozdziawiaj tak gęby. Pójdziesz i zrobisz co każe. Rozkaz, wasza wysokość. Racz wybaczyć, panie marszałku, tak spóźnioną i nieoczekiwaną wizytę. Proszę. Siadaj, general. Pozwól, panie marszałku, że najpierw spełnię zlecenie jego książęcej mości. Naczelny wód, jego wysokość, wielki książę Konstanty Pawłowicz, życzy sobie pojąć za żonę pańską pasierbicę hrabiankę Joannę Grudzińską. Wielki książę, co? Wielki książę prosił rękę panienki. Jezus Maryjo. Zostaw mnie sam. Mateczko. Nie kochasz, a któż tu mówi o jakiejś romansowej miłości? Cały świat przed tobą, Żanetko. Nie. To ponad moje siły. Ja kocham innego. Kocham Łukasińskiego. No, uspokój się. Teraz nie żądam odpowiedzi od ciebie, Żanetko. Zastanów się, pomyśl. Ufam twemu rozsądkowi.
Żanetko, książę się niecierpliwi. Mamo, mamo. Uspokój się, dziecino, uspokój. Co robić? Co robić? Poddać się woli Boga. Małżeństwo twoje może zrobić wiele dobrego. Dlaczego? Nie myśl tylko o sobie, dziecko. Myśl o tym biednym, skolatanym narodzie. O narodzie? Wszyscy przeciwko mnie. Wszyscy. Jestem gotowa. Widziałeś? Grenadier gwardii! Ciury napoleońskie! Wasza wysokość! Wybacz, Żanetko, to więc do tego. Galgany! Nawet dla tej radosnej chwili nie mają poszanowania. Ale ten człowiek nie może tak pozostać. Nic mu nie będzie. Poślę mu medyka. Kurta! Jutro będzie zdrów jak ryba. Oni wszyscy zuch zucha. Takich drugich na świecie nie ma, a dopiero oficerowie. Od Łukasiński. Złoto. Żeby takich jak on bodaj po jednym na pułk mieć. Znalazłem sobie temat do poślubnej rozmowy. To moja żona.
ty pamiętaj, aby tego grenadiera odesłano do szpitala. Od czego powinienem był zacząć? Gdzie znajdujemy się, bracia? Przy ołtarzu ojczyzny. Jaki jest czas? Sama północ. Oświecam tę sprawiedliwą i doskonałą lożę ogniem miłości ojczyzny i cnót obywatelskich. Zdrajca jest tu. Zaraz stanę obok niego. Były pułkowniku Schneider, zdradziłeś nas. Wykreślam cię z naszego grona. Rąk naszych niechaj krew nie plami. A ty uchodź. Zostaliśmy zdradzeni. Zebranie nasze jest ostatnie. Ale na duchu nie upadniemy.
Zgadzacie się, bracia? Zgadzamy! Święta miłości kochanej ojczyzny czują cię tylko umyśli poczciwe. Dla ciebie wiarę smakują trucizny. Dla ciebie wierny pęta jest żywe. A więc to prawda? Prawda? On zgadł? A to wadzi? Zmija! Sobaka! Jakoni! Ozdoba wojska! Major Łukasiński! Zginie! I wszelki sług po nim zaginie! Kuluta! Aresztować majora! Złożyć sąd wojenny! Łukasiński oskarżony o zdradę stanu! Tylko na Boga nie mów, że to ja cię posłałam. Dobrze. Powiedz mi, czyś ty tu sama? Z własnej woli? Tak. No, zapewne. Powinienem się był tego spodziewać. Dziękuję ci, Ruś. Dobra z ciebie dziewczyna. Panie majorze, w imieniu naczelnego wodza aresztuję pana. Proszę o szpadę. Chcę prosić o pomoc. Łukasiński uparł się i nie chce wydać reszty spiskowców. No wpłyń na niego. Ciebie posłucha. Mnie? No co? No cóż tu dużo gadać. Kochał się przecież w tobie na zabój. Konstanty. Spróbujesz. Jak się dobrze spisze, puszczę go wolno. Ja tego nie mogę. Jest tam, w drugiej komnacie. Czekaj.
Nie spodziewałem się takiego zaszczytu. Major Łukasiński? Ten sam księżno, jeno nieco zmieniony. Pragnę z panem pomówić. Wasza wysokość? Możesz być wolny, majorze. Za jaką cenę? Powiedz wszystko. Całą prawdę. Przecie to dla dobra kraju. Rozumiem. Torturę ma zastąpić księżna pani. Odwołuję się do pańskich wspomnień. Do czego odwołujesz się, mościa księżno? Do pańskich wspomnień o Joannie Grudzińskiej. Joanny? Już nie ma. Modlić się za was będę. Módl się raczej, księżno, za Konstantego, który zamordował swego ojca, który ciebie spluga! Ty, sabako! Postanowiliśmy małżonkę ukochanego brata naszego do przybrania i noszenia tytułu księżny łowicki. Skąpo, skąpo. Braciszek, najjaśniejszy pan nie rad memu łożenkowi spojką. Pana Aleksandra I w roku 1824 dnia 14 czerwca Sąd Wojenny Najwyższy, zważywszy, że osoby niektóre dowolne mularstwa narodowego lub związku patriotycznym zwanego należące, a na czele którego stał major Walerian Łukasiński, do skutku przywieźć usiłowały zamiary zbrodnicze, postanowił majora Waleriana Łukasińskiego skazać na degradację i 7 lat ciężkiego więzienia. Patrz! Braje wryj! Nogi wryj! Thank you.
My, z łaski Bożej Aleksander I, cesarz Wszechrosji, król Polski, etc., etc., postanowiliśmy upoważnić teraźniejszą małżonkę ukochanego brata naszego, wielkiego księcia Konstantego, Joannę Grudzińską, do przybrania i noszenia tytułu księżny Głowicki. I nadajemy jej order świętej Katarzyny, symbolizujący jej przynależność do rodziny cesarskiej. To było straszne, straszne. I pomyśleć, taki oficer, gdy spojrzał mi w oczy, zrozumiałem, że dzieło Łukasińskiego musimy prowadzić dalej. On musi wobec. Przysięgnijmy, że oddamy życie za ojczyznę. Przysięgam! 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 I ja z wami! Niepokoi mnie brak wiadomości od Aleksandra. Popanuj się, Konstanty. Łatwo ci mówić. Cesarz chory. Ale może to nic groźnego. Mam złe przeczucia. Wasza wysokość, Feldjäger. Dawać go. Cesarskiej mości Konstantemu I. Cesarz począł Bogu. Co cię przysłał? Książę Golicyn. Niech sobie ludzi pod oficerami mianuje, nie cesarzami. Nie ma żadnego cesarza Konstantego I. Zastanów się, Konstanty. Zaraz, zaraz. Muszę myśli zebrać. Czy wasza cesarska mość raczy wydać rozkazy? A to wam pilno. Myślę. Tron. Korona. Petersburg. Jest nad czym pomyśleć.
się, Joanno, boję się. Konstanty, to ci od 4 dni siebie i mnie dręczysz. Przecież tu i o ciebie chodzi. O mnie? Tam będą przeciw tobie pop wiudzić. Mogą zabić. Zabić jak mego ojca i dziada. Ja im pokażę, kto jest Konstanty. Ja ich car. И был... Так, так. Едем натихмяс до Петербурга. Так уйдете. А то бе пильно, а? Пильно ти до короны ще дорвать. Ну, буду и бы в голове под муж мял положить. Я добре вем. Jak by trzeba było, to i ciebie przekawacą i namówią, żebyś mi trucizny wsypała! Konstanty! Konstanty! Przebacz, Joanno. Ja sam nie wiem, co robię. Wybacz mi. Mikołajowi oddam tron Rosji, a sam tu zostanę. Tu moje serce, tu moje wojsko, tu moja ojczyzna. Bóg cię natchnął, Konstanty. Prednie. Makro spiski wymyśla, żeby od nas pieniądze wyciągać. Wartacy i spiskowcy. Kruta. Jutro dokonam przeglądu tych spiskowców. Zobaczysz, jacy to żołnierze. Słyszałeś? Ja meldowałem. Sprawa jest poważna. Zadowolona? Kazałem dodać jeden batalion na twoją cześć. Thank you.
ludności grają. Należy je pohamować. Jeszcze nie czas. Naboje rozdane. Dobrze. Coś mi straszno, panienko. Wasza wysokość, gdzie podać herbatę? W moim pokoju. Tam książę najlepiej lubi. Panowie mnie szukają? Nie. Szukamy męża księżny. Tu go nie ma. Panowie, za mną! Zadanie spełnione. Panowie, wycofujemy się.
Bogu. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiam owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Święta Maryjo, Święta Maryjo, śmierci naszej. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy. Wasza wysokość! Wasza wysokość! Sława Bogu, ocalona. Kuruta, o co to? Wasza wysokość, wojsko się zbuntowało. Trzeba opuścić Belwedere. Dobrze. Wydaj rozkazy. Rosyjską i opanować Warszawę. Nonsens. Jeden pułk nie wystarczy. Cofamy się.
Nareszcie! Nareszcie! Leć na szorle! Leć na zwycięstwo! Zwycięstwo!